szukanie budżetu, to nie jest poznanie 60-70-letniego starszego pana za oceanem i robienia mu dobrze i za to są pieniądze i się żyje. Nie, nie, nie. Mamy bardzo dużo powodów do dumy i powodów, żeby śpiewać We Are The Champions, a nie nic się nie stało. Niestety młodzież ma teraz pato streamerów, którzy w to patrzą, a później żałują swojego życia. Nie mieliśmy wsparcia państwa w ogóle, bo państwo nie wspiera motosportowców, to jest, jeżeli chodzi Nikogo o drifting. Nie wspiera, żadnego sportowca nie wspiera. No poza piłkę nożną i siatkówkę może. I nie walczy w tej klatce po to, żeby z jakąś pato streamerką wyjść i się pobić, tylko pracuje nad głową. Emilia Dulnik, OKTV! Jesteśmy właśnie na drugich urodzinach magazynu Kultura Mody. A u mojego boku mistrzyni, queen, królowa Karolina Pilarczyk oraz Mariusz, jej menedżer, ale także połówka. Czy dobrze powiedziałam? Kiedyś nasz taki bardzo dobry przyjaciel i mistrz Polski, wielokrotny mistrz Europy w rajdach samochodowych i Krzysiu Chłopczyk stali, rozmawiali. Karolina mówi, co ja robię? A ona mówi, że przygotowuje samochody, przygotowuje zespół, przygotowuje tę Karolinę, w domu też się zajmuje psami i w ogóle wszystkim. I mówi, że jestem takim menedżerem. A Tomek Kuchar popatrzył, poklepał mnie po ramieniu i mówi, Mario, to ty zwykły murzyn jesteś. Karolino, Mistrzostwo Polski. Wow. Tak, jestem bardzo dumna, ponieważ w tym roku jestem mistrzynią Polski w driftingowych mistrzostwach Polski. Jestem w top 10 najlepszych zawodników, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, więc jestem bardzo z tego dumna, bo pokazuję, że kobiety potrafią walczyć na równi z mężczyznami. I jednocześnie jestem wicemistrzynią w klasie Masters Pucharu Polski. Wicemistrzem, bo tam nie ma podziału na facetów czy na kobiety. Tak. I po prostu dała w całej rzeszy jakichś 70 chłopów, którzy chodzą teraz z małymi ping-pongami i mówią, Jezu, przegraliśmy z babą. Tym swoim różowym samochodem, rozumiem, wjechałaś na metę. Tym swoim różowym samochodem pokazaliśmy, że kobiety mają jaja, potrafią, mają siłę, mają moc i faktycznie mam wicemistrzostwo w klasie Masters, pokonałam wielu mężczyzn. No i nie ukrywam, jestem z tego bardzo dumna, bo jeżeli chodzi o drifting, mamy ten sport na bardzo wysokim poziomie, mamy bardzo dużo powodów do dumy i powodów, żeby śpiewać We Are The Champions, a nie nic się nie stało. Słuchajcie, tutaj zmiana trenera dla najdroższego nic by nie dała, gdyby nie to, że Karolina przez 15 lat poświęciła życie prywatne, rodzinę, wszystko co najważniejsze po to, żeby osiągnąć cele. Jest autorytetem dla mnie, powinna być dla młodzieży. Niestety młodzież ma teraz pato streamerów jako swoich wyznawców i w to patrzą, a później żałują swojego życia. I mają stresy, mają tabletki, mają lekarzy, którzy muszą ich do czegoś tam naprawiać. Ja pamiętam swoją młodość, gdzie najlepszym lekarstwem na wszystkie problemy pod tytułem stres, pod tytułem jakieś, jak to się nazywa teraz, co młodzież ma depresję. Tak, depresją było to, że jak powiedziałem tacie w sobotę o depresji, dostałem taką kablem od czegoś, to byłem wyleczony z wszystkiego i w poniedziałek byłem w szkole idealnie, zdrowy, nowy, pełen bardzo życia. Bardzo niepopularna metoda. Ale bardzo skuteczna i nie miał nigdy problemów, nie mam wyrzutów sumienia, tata też nie ma dla mnie żadnych wyrzutów sumienia, jest wszystko za. Ale słuchajcie, co najważniejsze jeszcze tylko, co chciałabym podkreślić, to nie mieliśmy wsparcia państwa w ogóle, bo państwo nie wspiera motosportowców, to jest, jeżeli chodzi Nikogo o drifting. Nie wspiera, żadnego sportowca nie wspiera. No poza piłkę nożną i siatkówkę może. Ale to nie wspierają, żeby chłopaki się nie pocięły. Tenis, jeżeli wygrywasz, ale musisz wygrywać. Jak nie wygrywasz, to ciebie też nie wesprą. Natomiast my udowodniliśmy, że też bez wsparcia państwa, bez wsparcia rodziny, bez wsparcia pieniędzy gdzieś takich z domu męża i tak dalej. Można zdobyć wszystko, można zrealizować swoje pasje, można zrealizować cele. Bądźmy szczerzy, motosport jest bardzo drogim sportem, potrzebujemy ogromne pieniądze na sezon. My jednak byliśmy w stanie znaleźć na to sposób, byliśmy w stanie zarobić. Jesteśmy teraz też w światowej czołówce, więc jeżeli się chce, to po prostu trzeba bardzo ciężko na to pracować. Wiem, że to jest mało popularne, dzisiaj wszyscy chcą mieć dolarsy i chcą mieć szybko wszystko i łatwo, ale takie jest życie, kochani, pracujcie, pracujcie, a osiągniecie swoje cele. Samo się nic nie zrobi, moje motto życiowe jest trzeba za***ć, bo inaczej się nie da. Ja mam
prawie 50 lat, czuję się na 30. Codziennie rano z Karoliną uprawiamy codziennie rano pijemy wspólnie kawę, codziennie rano półtorej godziny trenujemy na siłowni, ona teraz jeszcze walczy w klatce i nie walczy w tej klatce po to, żeby z jakąś patostreamerką wyjść i się pobić, tylko pracuje nad głową, nad odruchami, nad tym, żeby się dobrze czuć i żeby pokazywać wszystkim innym, że ciężka praca się opłaca, co widać po jej ciele, ja jestem dumny, jak na nią codziennie patrzę, mam nadzieję, że ona też na mnie, także jesteśmy po prostu mega szczęśliwym zestawem bardzo pozytywnie zakręconych ludzi. Bardzo się cieszę. Karolina, zeszły sezon nie był dla Ciebie łatwy, ale w tym sezonie widzę, że odrobiłaś nagrodami. Dokładnie tak. Zeszły sezon był najtrudniejszy w mojej karierze. Już mi się język aż plącze, bo po prostu jak myślę o tym sezonie, to chciałabym o nim zapomnieć. Rzeczywiście to był sezon, który prawie że mnie pokonał. Nic mnie tak nie pokonało, ani hejterzy, ani problemy finansowe, jak to, co się wydarzyło, ponieważ wybudowaliśmy samochód, który był moim marzeniem. Myślałam, że teraz właśnie pokażę moje umiejętności, pokażę sprzęt, pokażę, co potrafię i utrę panom nosa, a tymczasem żadnych zawodów nie udało się ukończyć. Cały czas mieliśmy jakieś problemy techniczne. No i to niesamowicie podcinało skrzydła, bo wiedziałam, że umiejętności mam, nie mogę tego pokazać ze względu na sprzęt i to nas pokonywało. Mariusz dzielnie walczył z naszym zespołem, ale niestety to były tak poważne usterki, że musieliśmy się wycofać. No i to był bardzo trudny sezon i nagle ten rok, który zaczęliśmy nagle fantastycznie. Przyszła zima i przyszła szefowa, teraz prywatnie żona. I mówi, ten samochód ma działać. Nie wiem, jak to zrobicie, on ma działać. Bo jak nie, to go spalimy. I będą lajki na Facebooku. I słuchajcie... Wystraszyliście się. Nie, to jest tak, że musielibyście teraz poczuć się w mojej sytuacji, gdy ja zarządzam całą firmą, całym przedsiębiorstwem pod tytułem Team. Co zrobić, żeby to działało? Gdy wszystko teoretycznie jest dobrze. I zrobiliśmy kilkanaście poprawek, które były minimalistyczne. Mega minimalistyczne. I auto zaczęło jeździć samo. Po prostu zaczęło jeździć. Ona przyjechała się raz po pierwszych zawodach, chyba byłaś pierwsza czy druga. Ona mówi, ty, ten samochód jeździ. Ja mówię, no ja go tylko wyczyściłem generalnie. Może to jest jakiś Transformers, dobra mowa, on przemyślał, wiesz, zaskoczyliście. Mogło coś być w tym, ponieważ ja uważam, że samochody mają duszę. Te tradycyjne samochody, spalinowe samochody, mogą być na też bio, mogą być ekologiczne, bo jeździmy na przykład na etanolu, ale nie elektryki, to nie samochody. Natomiast rzeczywiście uważam, że samochody mają duszę, że jak się z nimi rozmawia, jak jest się dla nich dobrym, dba się o nie, to one się tym odwdzięczają. I faktycznie taką zimę też mieliśmy, kiedy ja siedziałam i z tym samochodem dużo rozmawiałam i prosiłam go, żeby on jednak ze mną współpracował w tym roku. Oczywiście się śmieję, że na koniec dnia, że to pomogło, ale było coś takiego, że ta aura i ta energia w końcu się zrobiła dobra. I ten samochód właściwie od samego początku, od kiedy wyjechał, cudownie współpracował. Oczywiście mieliśmy problemy, tak? Motosport na tym polega. To jest nieodłączny element tego sportu, że cały czas są problemy, że cały czas coś wybucha. Tam są przeogromne moce. My mamy prawie 1000 koni mechanicznych w samochodzie. Przeogromne momenty. Muszę jej przerwać, bo ona będzie gadała o takich rzeczach. Ja też z tym samym rozmawiałem zimą. I on mówił do mnie, tak Maria, cię bardzo proszę, nie wsadzaj tej baby za kółko. W driftingu jednak trzeba używać dużo agresji, dużo pedału gazu, tam jest, są kopnięcia w sprzęgła. Rzeczywiście te, tak jak wspomniałam, moce, które są koło 1000 koni mechanicznych, no to wyobraźcie sobie, jakie to siły działają na wszystko. Bo wszyscy widzą silnik, widzą dużo mocy, ale zapominają, że tam jest jeszcze sprzęgło, wał, półosie i cała reszta, która musi przenieść tą moc. Więc rzeczywiście te samochody i w ogóle sport jest niezwykle kontuzogenny dla sprzętu i tym się też wygrywa. Ja zawsze powtarzam, że to nie tylko jest kwestia umiejętności zawodnika, ale umiejętności, sprzętu i szczęścia. I to wszystko zagrało w tym roku, więc rzeczywiście szliśmy dosyć równo, z dużymi sukcesami, no i kończę jako mistrzyni Polski, wicemistrz. I słuchajcie, najważniejsze jest to, że to Karolina generalnie odrabia całą pracę, bo szukanie budżetu to nie jest poznanie 60-70-letniego starszego pana za oceanem i robienia mu dobrze i za to są pieniądze i się żyje, nie. To są ciężkie wyzwania, to są ciężkie obliczenia, to są oferty, to są raporty. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że każdy partner czy sponsor w naszym samochodzie to jest kilkanaście godzin w miesiącu poświęcone danej osobie, danej firmie raportowania. To jest ciężka, ciężka praca, o której się nie mówi, a szkoda, bo wtedy może by było też inne postrzeganie pracy, którą wykonuje zespół.
To może porozmawiajmy. Jest to drogi sport. Wiem, że jedno koło kosztuje około 200 euro. Opona, tak. Widzicie, jak się znam na samochodach, przepraszam. Tak, takie to czarne, co się pali po jednym przejeździe. Generalnie szybko zużywają się te części. I słyszałam, że jak się kupuje auto do driftingu, to całe je trzeba wybebeszyć i wepchać wnętrzności od nowa i są to rzeczywiście drogie części. Jak w takim razie zdobywacie kasę na tego typu zabawy? Rzeczywiście tak jest. Jak buduje się auto do driftingu, bo właściwie można kupić auto używane, ale my akurat zawsze budujemy, no to bierzemy seryjne auto, które rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, wybebeszamy praktycznie do gołej blachy i tak samo od nowa budujemy auto driftingowe i ja wielokrotnie powtarzam, że nie jest to samochód, tylko to jest maszyna do driftu. Tam jest wszystko performance'owe. Mówimy od silnika, który właśnie ma przeogromną moc, po skrzynię biegów, wały, zawieszenie, układy skrętu. Tutaj czego byśmy nie dotknęli, to właściwie to jest coś, czego nie zobaczymy w samochodzie cywilnym, który jeździ po drodze. No i takie koszty takiego samochodu to jest od 100 tysięcy euro wzwyż. Samochody, które jeżdżą w Polsce i w Europie, to są samochody też po milion, półtora miliona złotych, więc rzeczywiście te koszty są przeogromne. I tu mówimy tylko o aucie, natomiast jeszcze właśnie tak jak wspomniałaś, mówimy o tej eksploatacji, czyli mówimy o oponach, gdzie jedna opona to jest 200 euro, takie opony zużywamy dwie i starczają nam na minutę przejazdu, więc właściwie w sezonie zużywamy około 400 opon i można łatwo sobie w tym momencie obliczyć, jaki to jest budżet tylko i wyłącznie na opony, a gdzie jest jeszcze paliwo, gdzie jeździmy na etanolu, który jest oczywiście droższy. No i eksploatacja, gdzie, tak jak wspomniałam, sport jest kontuzjogenny, więc też te elementy pod tytułem skrzynia biegów, kompresor w tym roku na przykład utraciliśmy za kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc to też trzeba policzyć, tak? I jak? No generalnie zdobywamy dzięki sponsorom, dzięki współpracy, ale trzeba pamiętać, że sponsor to nie jest firma, która przyjdzie i da nam pieniądze, żebyśmy się dobrze bawili, żebyśmy jeździli, tylko sponsor to jest firma, która chce mieć usługę marketingową. Sponsoring jest usługą marketingową, więc chce mieć promocję, chce mieć wyniki, chce mieć też kampanię, więc tak jak wspomniał Mariusz, to są naprawdę godziny pracy, planowania, ustalania, jeżdżenia, spotykania, konferencje, spotkania, kampanie. Bardzo dużo za tym pracy idzie. I stąd no, to my pracujemy po 24 godziny na dobę, nie mamy weekendów, nie mamy świąt, nie mamy wakacji, ale kochamy to, co robimy. To jest naprawdę ciężki kawałek chleba, ale najbardziej zajebisty, jaki moglibyśmy sobie wymarzyć, bo to jest coś, co kochamy. Tak. Cytując Konfucjusza, znajdź pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Mój tata mi to wbijał do głowy przez całe moje dzieciństwo, ja to zrobiłam, więc pomimo, że spędzamy na pracy całe swoje godziny, dni i życie, to jest to coś, co kochamy, w czym się realizujemy, coś, co sprawia nam niesamowite szczęście i wstajemy rano i mówimy, że życie jest piękne, nie możemy się doczekać tego dnia, tych wyzwań, jesteśmy super zadowoleni z siebie i z tego, co osiągnęliśmy. Okej.